Zastępca burmistrza Muszyny, Włodzimierz Tokarczyk. Wszyscy Państwo doskonale wiecie, w jakiej jesteśmy sytuacji w tej chwili. Jest to sytuacja nadzwyczajna. Od czwartku Ukraina walczy z rosyjską inwazją. W Muszynie został powołany sztab kryzysowy po informacji, jaką otrzymaliśmy, że do Muszyny będzie skierowanych 400 uchodźców z Ukrainy. Taka informacja do nas dotarła wczoraj. Sztab kryzysowy podjął działania, zostały zorganizowane miejsca noclegowe. Uchodźcy mają być przewiezieni do kolejarza, tam będą zakwaterowani, będą przebywać. Ze swej strony przygotowaliśmy całą logistykę, transport i gromadzone są w tej chwili najbardziej potrzebne materiały, zbiórki, odzieży, kocy, środków czystości sanitarnych czy żywności. Też dostaliśmy duże wsparcie z sąsiednich gmin, które już w dniu wczorajszym organizowały zbiórki i te najbardziej potrzebne materiały zostały do nas przekazane. Na chwilę obecną jeszcze uchodźcy do nas nie przyjechali. Czekamy na potwierdzenie przyjazdu. Trudno jest w tej chwili nam powiedzieć, kiedy to nastąpi. Magda Góra się kłania. Jesteśmy na terenie domów czasowego kolejarz w Muszynie. Czekamy w tej chwili na przyjazd pierwszej grupy uchodźców z Ukrainy. Jesteśmy przygotowani w pełni na ten przyjazd. Możemy przyjąć około 500 osób w naszym ośrodku. Mamy przygotowane, i jeżeli chodzi o noclegi, o wyżywienie, mamy wody mineralne, soki. Bardzo chciałam podziękować wszystkim wolontariuszom, którzy się do nas zgłosili. Bardzo bym chciała podziękować strażakom, wielki uśmiech dla nich, za pomoc i za zaangażowanie. Chciałabym podziękować również GoPro-owcom za to, że przyjechali, pomogli nam, za dostarczenie nam medykamentów. Mamy tutaj zabawki dla dzieci, mamy tutaj wózki, jakieś też dla dzieci zabawki, więc to wszystko będzie wykorzystane, dostaną to dzieci, będziemy wykładać to na korytarzach naszych, więc będą mogły sobie swobodnie korzystać z tego tak, jak tylko będą chciały, żeby oni się dobrze tutaj u nas czuli, żeby dzieci miały też taką namiastkę normalności. Chcielibyśmy, żeby tutaj mogli odpocząć, żeby nie myśleli o tym, co tam złego dzieje się w ich kraju. Iwona Demkowicz-Sułkowska, pani jest? Koordynatorem zbiórki z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Dzisiaj ruszyła ta zbiórka, co można przywozić? Tak naprawdę potrzebujemy wszystkiego, ale takie główne dary to jest bielizna damska, męska i dziecięca, mleko modyfikowane dla dzieci, smoczki, środki czystości, koce termiczne, baterie i zestawy pierwszej pomocy. To jest to, czego najbardziej potrzebujemy w tym momencie. Uchodźcy trafią do kolejarza i jeszcze gdzie? Do kwater prywatnych tutaj na terenie. I w zależności ile ich przyjedzie, ponieważ my nie posiadamy dokładnych danych, no będą rozlokowywani tutaj na terenie gminy. Jaka jest tutaj ta korelacja? Bo tutaj można składać, ale wy będziecie rozdysponowywać dla kogo? No dla osób, które będą potrzebowały tego. Wiadomo, jeśli uchodźcy z kolejarza będą czegoś potrzebowali, będą zgłaszali nam to zapotrzebowanie i my łącznie z Ochotniczą Strażą Pożarną będziemy to rozdysponowywać, rozwozić. Wiecie już na ten moment, ilu będzie tych uchodźców? Nie wiemy. Nie wiemy. Wiemy, że kilkaset osób, ale czy to będzie 500 czy 800, niestety nie wiemy. Czyli na terenie gminy tutaj Muszyna to uchodźcy będą rozdysponowani gdzie? Rozlokowani w Powroźniku, tak gdzie jeszcze wiadomo? Nie wiemy. Na tą chwilę nie wiemy, ponieważ nie znamy dokładnej liczby tych osób. Zgłosiło się bardzo dużo kwater prywatnych. Wiemy, jest przygotowany dom czasowy, kolejarz, jest przygotowany do przyjęcia wszystkich, ale tak jak mówię, nie znamy dokładnej liczby, nie wiemy, gdzie będziemy to rozdysponowywać konkretnie. Jesteśmy przygotowani na tą liczbę, natomiast konkretnie nie wiemy, gdzie to będzie rozdysponowane. Czyli prosimy o zgłaszanie się tutaj? Do remizy OSP Muszyna, ulica Rynek 19. Jesteśmy codziennie od godziny 9 do godziny 17. No chyba, że zajdzie taka potrzeba, będziemy oczywiście dłużej. A pan wydaje się tylko przed
Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.